Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forzy Horizon 4. Forza Horizon 4, moi drodzy, w kwiecie wieku chyba, bo okazuje się, że do Forzy dołączy marka Toyota oraz chyba Lexus, tak? Czyli będziemy mieli dwa bardzo ciekawe i wyczekiwane przez społeczność samochody, czyli Toyota Supra MK4 oraz Toyota Trueno, znana też jako Toyota Corolla. Co o tym myślicie? Aha, już wiemy, co o tym myślicie, bo nagrałem odcineczek z Forzy Horizon 3 i dzisiaj chciałbym zrobić taki wyjątkowy, specjalny odcinek. I może będzie on taką serią, w zależności od tego, jak wam się spodoba. A jeśli wam podoba się ten odcineczek, to koniecznie zostawcie łapę w górę oraz subskrypcję, tak żebym po prostu miał większe zasięgi i dotarł do większej ilości ludzków. Ja będę sobie tutaj robił playlistę festiwalową dzisiaj, a w międzyczasie będę czytał wasze komentarze pod ostatnim odcinkiem z Forzy Horizon 3 tym razem, ale odnośnie właśnie tego nowego DLC, tego nowego dodatku, który ma się pojawić w Forzie już na początku, czy w pierwszej połowie grudnia. Tam niektórzy mówią, że 12 inni, że 13 grudnia. W sumie to nie ma znaczenia, po prostu niedługo się pojawią nowe samochody. Czy to będzie też marka Lexus? No, Lexus należy do Toyoty, więc być może też się pojawi. Ja tutaj mam już wyznaczoną trasę do wyścigu. Wziąłem sobie tego Mustanga, bardzo fajnie mi się nim jeździ. Więc zaczynajmy. Hops. Szczerze mówiąc, Michał Gorzym napisał. Szczerze mówiąc, mi osobiście Supra ani trochę nie kręci. Fajnie, że dodadzą japoński samochód. Dodadzą japoński samochód, który ma ładną bryłę i 6-cylindrowy silnik. Jednak, żeby się podniecać jak murzyn bateryjką, to bez przesady. Patrząc na większość komentarzy, każdy, kogo nie kręci ten samochód, jest objeżdżany tekstem: o, nie znasz się, szanujmy swoją własną opinię. Tyle chciałem powiedzieć. No dokładnie, słuchajcie, ja na ostatnim odcinku powiedziałem, że Supra nie jest jakimś tam wyjątkowym samochodem z racji tego, że w wersji stokowej nie można go porównywać do większości samochodów sportowych, jak to mają w zwyczaju robić fani Supry, tak? Fani japońskiej motoryzacji, że Supra najlepsza na świecie, że nic nie może się równać temu samochodowi, 6-cylindrowy silnik, każda Supra w standardzie ma 5000 koni mechanicznych, nie? I tak porównują Suprę zmodyfikowaną, gdzie turbo ma turbo z jakimś tam Lambo, że Lambo jest gorsze. No, ten samochód został wylansowany, bądź co bądź, nikt się nie może z tym po prostu sprzeczać, tak? Został wylansowany przez serię filmów, przez serię gier i jest masa innych samochodów, które można, i silników, które można dużo lepiej rozkręcić niż 2JZ. Tylko po prostu fani tej Supry uparli się, że Supra jest najlepszy na świecie i koniec. No i to, i nie ma żadnego innego silnika, który można tak rozkręcić jak silnik od Supry. Koniec tematu, nie ma rozmowy. A jak powiesz, że Supra jest normalnym samochodem sportowym, wersja stokowa jest gorsza chociażby od Skyline'a, tak? Jakby jest masa samochodów, które jest lepsze od Supry, to jesteś głupi i totalnie nie znasz się na motoryzacji i nie możesz tak mówić. Słuchajcie, przede wszystkim, tak jak napisał Michał, każdy ma prawo do swojej opinii i każdą opinię powinniśmy szanować. I oczywiście, jeśli ktoś uważa, że Supra jest najlepsza, to jest jego sprawa, jego opinia, jego świat. No i tyle, tak? Czy jest to prawda? No moim zdaniem nie, i to jest znowu moje zdanie, bo jest masę innych samochodów, które można rozkręcać, masę innych silników, które można rozkręcać do niebotycznych jakichś wartości i tyle, tak? I Supra jest oczywiście fajnym samochodem, chyba każdemu się miło kojarzy ze względu na to, że no, gdzieś tam pojawiała się w tych znanych tytułach, czy filmów, czy gier.
Więc ja ją tam bardzo, bardzo miło sobie wspominam i cieszę się, że zostanie dodana do Forzy i mam nadzieję, że będzie dużo różnych fajnych modów, które będzie można do niej dodać. Ja wam to pokazywałem na odcinku z Forzy Horizon 3, jakie mamy tam dostępne zderzaki i progi, tak? Pokazałem wam to nie bez powodu, ponieważ większość tych progów z innych samochodów pojawia się też w z Forza Horizon 3 pojawia się w Forza Horizon 4 z innych samochodów, tak? Nie wiem, tam z jakichś tam Nissanów, nawet niektóre bodykity. Oczywiście w Forza Horizon 4 tych bodykitów mamy więcej, ale jednak się pojawiają, więc pokazałem wam, jak to tam wyglądało, żebyście sobie przypomnieli. A możliwe, że tutaj będziemy mieli więcej jakichś tam swapów, więcej może jakichś tam możliwości wyboru turbo. Na pewno będziemy mieli zawieszenie driftowe, no nie wyobrażam sobie, żeby do Supry nie dodali zawieszenia driftowego, no kurde, musi być. Autentycznie musimy sobie sprawdzić ten samochód pod każdym kątem. Patrzcie, tu mamy nawet japońskie drzewko, cyk. Nie wiem, czy to jest japońskie drzewko, po prostu nie znam się na drzewach to bardzo. Ale było czerwone, więc skojarzyło mi się z Japonią, więc do naszego tematu pasuje perfekcyjnie. To są trasy stworzone przez fanów gry teraz. Wiecie, że tutaj jeździmy sobie te traski społeczności w mistrzostwach. One są takie, widzicie, dziwne. I jak ukończymy sobie te mistrzostwa, to dostaniemy tam punkty do playlisty festiwalowej, nie? Więc ja sobie to po prostu robię, a przy okazji można powiedzieć, że rozmawiam sobie z wami i podejmuję te takie trudne czy bolące tematy. Dobra, tu się na chwilę zatrzymamy. I tak, następny temat. Trueno, nie Tureno. No właśnie, ja mówię po swojemu zawsze jakieś tak, nie wiem czemu. Mogliby dodać do Forzy Horizon 4 jeszcze nową Toyotę GR Supra z 2019 roku. No właśnie. Ale ja tak odpisałem ziomeczkowi, który tam napisał, że chciałby mieć tą najnowszą Suprę, że no, odpisałem mu tak żartobliwie, że w sumie już w grze mamy BMW Z4, to po co nam drugie, prawda? No ale już tam jakby nie będę tego drążył. Ta nowa Supra jest taka dosyć interesująca. Ja jeszcze się nie przyzwyczaiłem do jej wyglądu. Nie wiem, kiedy się przyzwyczaję. Ten wygląd jest dosyć specyficzny i jakoś nie do końca mi pasuje. Myślę, że gdybym ją w rzeczywistości spotkał, poznał, pojeździł, to pewnie bym się z nią zaprzyjaźnił, ale wrażenia na pierwszy rzut oka, czy to na czy to na zdjęciach, czy gdzieś tam, to na mnie nie robi w ogóle. Nie ma przejeżdżania, blokada drogowa. Więc ja tam nie żałuję, że ta nowa Supra się nie pojawi albo pojawi. Jest to mi całkowicie obojętne. W każdym razie, jeśli się pojawi, czy nie pojawi w tej grze. Natomiast te starsze japońskie samochody są świetne. Ja sobie zrobiłem tutaj Nissana Silvia S13 do driftu, pewnie już ją nieraz tam widzieliście. I bardzo, bardzo fajnie mi się driftuje tym autem, bardzo, bardzo lubię. Więc japońskie samochody jak najbardziej, ale ta nowa Supra jest mi tak obojętnie, nie? Nie wiadomo do końca, bo podobno Toyota zastrzega sobie prawa do samochodu. Wiadomo do końca, bo już to jest zapowiedziane przez twórców, był stream i tam mówili na ten temat. Ja czekam bardziej na Trueno niż Suprę. Verfi powiedział. Bardziej na Trueno niż Suprę. Trueno jest fajne, myślę, że też będzie można nim sobie podriftować. Bardziej chyba kojarzy się z serialu Initial D. Ja nigdy tego nie oglądałem, swoją drogą. Ja jak byłem mały, oglądałem Czarodziejki z Księżyca, ja nie wiem, wy chyba mieliście jakieś złe dzieciństwo, że oglądaliście takie niedobre seriale. Czarodziejki z Księżyca sobie obejrzyjcie, a nie jakieś gówno. Nie no, śmieję się oczywiście. Wydaje mi się, że no, że to też jest takie fajne nawiązanie do Initial D i będziemy chyba nucić, już jak widzimy gdzieś ten samochód w tym gdzieś w grze, czy gdziekolwiek, to już nam się
jakby w głowie pojawia ta muzyczka. Deja vu, w ogóle jest kurde, totalnie ta muzyka, nie wiem. No ale to skojarzenia, nie? Ona stała się już memem zresztą, tak? Jak gdzieś tam ktoś przedriftuje w realnym życiu samochodem, to ktoś tam wkleja tą piosenkę i robi z tego jakąś taką kompilację. Spoko to wygląda. Dobra, co my tu jeszcze mamy ciekawego? Może weźmy sobie widok z kokpitu na chwilę. Zobaczyliście już trochę tego Mustanga. Nie wiesz, o czym mówisz. Patrz sobie na rekordy świata. Rozkręcanie legendarnego 2JZ GTE. No i właśnie tutaj kolejny fan Supry przyszedł i zaczął mówić, że Supra najlepsza, no. Ajajajajaj. Ludzie, ogarnijcie się trochę. Naprawdę, to są tylko samochody. Uwierzcie mi, że jak ktoś ma faktycznie do czynienia z takimi samochodami, on jakoś tam specjalnie nie zastanawia się, jaki silnik jest w tym samochodzie. Po prostu wsiada do niego i mówi, on tak jeździ i tyle, tak? Rzucanie takimi randomowymi jakby faktami ze świata motoryzacji nikogo tak naprawdę nie interesuje i nie kręci, no. Każdy, kto ma dostęp do jakiejś tam fury, okej, ma jakiś tam 5-litrowy silnik, dobrze przyspiesza i spoko, a czy tam jakieś 19 czy 20 zaworów ma, czy innych rzeczy, jego to nie interesuje, samochód ma fajnie jeździć, nie? Przeważnie te osoby, które mają dostęp do takich fur, to się tam nie zastanawiają, jaki tam ma silnik czy coś, tylko raczej interesują się tym, jakie samochód daje im wrażenia z jazdy, tak? Jeśli jest to fura, którą ktoś specjalnie chce zmodyfikować pod coś, na przykład pod dragi czy pod drift, no to wtedy zastanawia się, jaki tam ma silnik, ale przeważnie i tak nastawia się na to, żeby zrobić w niej swapa na coś innego. Jeśli to jest na przykład do driftu, to wsadzi jakąś V8-kę. No tak to wygląda, no. Jakby rzucanie takimi randomowymi faktami ze świata motoryzacji chyba jest nie na miejscu. Zupełnie, nie, moim zdaniem. No ale w każdym razie ja wiem, że tam wszyscy są podniecony. Ja też jestem podniecony i cieszę się, że ta Supra będzie dodana do gry, ale no nie traćmy głowy, kuźwa. I nie wyzywajmy się w komentarzach nawzajem, że nie wiadomo, co się teraz stanie z Forza Horizon, że... Jestem też ciekawy, jak będzie można zmodyfikować tą Suprę, tak? I... się kuda mnie wypchnął. I też mi się śmiać będzie chciało, jak... twórcy Fordzy zrobią tą Suprę jakąś tak bardzo słabo, tak? W trójce ona tragicznie się prowadziła, jak się ulepszyło trochę tam. Nawet jak się zrobiło jej docisk tymi spoilerami i tymi wszystkimi rzeczami, no, nie dało się tym za fajnie jeździć, tak? Ja grałem tam na padzie, nie wiem jakby na kierownicy, to na kierownicy część tych hardkorowych samochodów daje się nawet fajnie opanować. No ale... no mówię, nie traćmy głowy, kurde, to jest tylko samochód, Boże. Nie jest jakaś świątynia, że musimy na kolanach padać przed Suprą. Ludzie, kochani, opanujcie tam fujarki. Poluzujcie gacie, jak ja to mówię. To ja zaraz tutaj musimy ostro zakręcić. Dobry jest ten Mustang, ja go kiedyś tam sobie zrobiłem, chyba pod jakieś wyścigi, bo jest równo w klasie S1. Powiem wam, że wymiata. Jak na Mustanga, naprawdę bardzo fajnie trzyma się drogi. I nie wiem, czy ja mu jakieś szerokie kapory zainstalowałem, czy coś. Może nie ma aż tak dużo mocy, jak na ile wygląda. Jakiś poszerzony jest. Bardzo przyjemnie się go prowadzi, kurde, jest taki lekki. Driftować nim nie zadriftuje. No, on jest, nie jest zrobiony teraz pod drift, on jest zrobiony totalnie pod grip. Tego sobie chyba majstrowałem, jak jeszcze na padzie grałem. Więc... próbuję nim teraz. To jest chyba ostatni wyścig już tych mistrzostw, bo wcześniej robiłem sobie jeszcze jeden. No, dodaję gaz do końca i się zbiera. Kurde, jestem zszokowany tym autem. Opony chyba mamy najlepsze, jakie mogą być, więc... o! Cześć, nie, to muszę cofnąć. Dobra, skoro cofamy, to mogę sobie ogarnąć. Lucek wciskał mapę w górę. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie o łapce w górę. Gdyby jeszcze
S-klasę dodali z Forza Horizon 1. S-klasę? Czyli chyba Mercedesy matek, tak? Zastanawiałem się, czy kupić Forza Horizon 3 z powodu super, a tu proszę. No właśnie, teraz będzie Forza Horizon 4, także bardzo fajnie. Co tu jeszcze mamy? Kiedy Passat? Skarpetka. Kiedy Passat w Forza Horizon 4? No to by był fajny dodatek, jakby Passata dodali, nie? Nie wiem, czy jest jakiś sportowy Passat, żeby mogli go dodać, ale jakby dodali na przykład B2, B3, B5, konkret by był. Może B3 nie, ale B2 jakby dodali, to by było spoko Passata. Teraz mogę sobie kupić Forza Horizon 4, kocham ten samochód. No właśnie, no i to jest konkrecik, tak? Ktoś mówi, ja sobie lubię ten samochód i koniec, no i masz prawo go lubić, ale no, wydaje mi się, że wyzywanie innych, że się tam nie znają na tych samochodach, czyli że są debilami, bo uważają, że Supra nie jest niczym wyjątkowym, no to jest chyba trochę nie tak. Ja też mogę sobie powiedzieć, jesteś debilem, bo Supra to jest normalny sportowy samochód, niczym specjalnym się nie wyróżnia, tak? Ale to jest moje zdanie! Wszystko, co ja tutaj powiem na tych odcinkach, to jest moje zdanie, niczyje inne, no. Sobie jest czymś tam uwarunkowane moimi doświadczeniami i wiadomo, no jak każdy z nas. I to jest właśnie piękne w nas wszystkich, ludzie, że mamy różnice zdań. Wyobraźcie sobie, jakby nudno było na świecie, gdyby wszyscy gadali o tym samym i tak samo uważali, no. Traktujcie to jako zaletę w kontakcie z innymi ludźmi, że ktoś ma tam inne zdanie. Ja wiem, że czasami może to denerwować, że ktoś tam mówi inaczej niż my myślimy, ale no, tak jest i zawsze tak było, tak? To nie jest jakieś średniowiecze, żebyśmy musieli się palcami wytykać, że ktoś tam inaczej myśli, no. Ludzie, kochani. Moim zdaniem Supra jest fajna, aczkolwiek no jest to sportowy samochód taki jak każdy inny i nie jest jakiś tam najlepszy na świecie, no ludzie. Zajebisty jest ten Mustang, kurde. To jest ten Mustang DD? Nie wiem, jak ktoś z was wie, skąd on się wywodzi, ma taką szeroką duperę. Fajnie brzmi też, nie? Zwróćcie uwagę, że te jego końcówki układu... Co tu się... Końcówki układu wydechowego drgają podczas... gdy dodaje gaz. Fajnie to wygląda. Nie we wszystkich samochodach to widać, nie? Zobaczcie, jaki ktoś wyścig tutaj zmajstrował. I twórcy zrobili z tego... mistrzostwa. Nie, przez jakieś takie drogi, które nigdy nie są używane w żadnym wyścigu w Fordzie normalnie. I spoko, że można sobie tworzyć te wyścigi, robić jakieś takie hardkorowe rzeczy. Ja go jadę po raz pierwszy, więc nie wiem, wow, nie znam tych zakrętów. Widzicie, pochwaliłem Mustanga, że taki przyczepny, że taki cudowny. Weźmy tego Pony Cara. Porobimy go zaraz. A tu w dół od razu, nie? Co my tu jeszcze mamy? Nie oszukujmy się, ten model Supry to legenda motoryzacji. Jak ją widzę na zdjęciach, to serducho mocniej bije. Jeśli chodzi o zdjęcia, to mi się właśnie znudziły już te wszystkie Supry, te wszystkie Skyline'y. Tego... Co tu się od... What? Dobra, wracając do tematu. Mi się znudziły po prostu te wszystkie Supry, te wszystkie Skyline'y. I za często tego, to wszystko widać w tym internecie, no. I już widok jakiejś tam superki czy Skyline'a nie robi na mnie jakiegoś większego wrażenia. W ogóle, tak nie wiem, czy zauważyliście, pomalowałem sobie kierownicę na inny kolor. To nie, wiele osób się tam pyta, co to za kierownica, to nie jest ta, co masz w opisie. Bo to jest kierownica od samochodu jakiegoś. Ja kupiłem ją na Allegro za parę stówek, chyba za 200 zł niecałe. I ją sobie zaadoptowałem do tego, tak? Tu nie ma tych przycisków wszystkich, nie?
No i jeszcze sobie, ja tutaj cały czas coś modyfikuję, dodałem sobie LEDy, tutaj ostatnio ręczny sobie przerobiłem, żeby był wyżej, teraz łatwiej mi jest go zaciągać, jest przyjemniej. No, także ja nie wiem, monitor nowy mam tutaj, będę musiał go wypisać faktycznie, tak? Ale tak, żeby zrobić jakieś takie nowe wideo o tym stanowisku, to ono za tydzień będzie już nieaktualne, bo ja cały czas coś tutaj zmieniam, no. Więc tak. Okej. Co my tu dalej mamy? I love BMW. Ja też to widziałem, czyli post na Facebooku, że wraca Supra. Tak. Dokładnie, napisali twórcy na ten temat, wszędzie chyba nie było o tym słychać, że wraca superka. Mnie się to oczywiście jak najbardziej podoba. Czekajcie, co ja tutaj jeszcze mam do robienia. Ostatnio sobie właśnie tego Koenigsegga CCGT odblokowałem, sobie go tam sprawdzimy, ale już prawie odblokowałem też to ciekawe Porsche 917 LH. I właściwie już chyba niewiele mi brakuje do tego, żeby je teraz sobie odblokować, nie? Więc warto by było sobie to zrobić. Nie wiem, jak mi będzie szło teraz na multiku jazda, ale tu mamy jakiś wyścig. Weźmy w nim udział sobie, nie? Zobaczymy, jak mi pójdzie. Nie wiem, jakie tam fury w ogóle są. Zobaczmy sobie. Co my tu mamy za furzyska? Gdzie jest ten tygrys wielki na miniaturce? O, jest tutaj. Więc Tygrys, klasa A, Porsche, aha, konkretne Porsche, Porsche, Ferrari i Ford GT40, GT40 możemy sobie zrobić, GT40 fajna fura, ostatnio coś ogląda, aha, jest teraz ten popularny film na temat GT40 i Ferrari, nie, jest taki pojedynek, właśnie to jest chyba stylizowane na to, ten wyścig, nie? Chodzi tam chyba o Le Mans? Le Mans? Czy jakiś amerykański? Ten film jest bardzo popularny w każdym razie i ponoć jest zajebisty, będzie trzeba na niego pójść. Nawet moja dziewucha mówiła, że chciałaby sobie na to pójść, mimo że ona tam jakoś w motoryzacji za bardzo nie jest. Trochę jest, no ale nie jakoś tam super bardzo, tak? I mówiła, że jest dobry, więc warto byłoby sobie to przetestować, nie? Tu mamy Forda GT40. Proszę bardzo. O, a tutaj się nie otwierają drzwi do góry. No to jestem zaskoczony. No i mamy tutaj surowy klimat w środku. Popsuta kierownica. Dobra. Zróbmy sobie tutaj jakieś ulepszenie. To jest klasa A. Co tutaj? O, bardzo, bardzo ładny spoilerek. Myślę, że jemu przyda się jakiś tam z tyłu i no to dajmy już ten. Kurde, ale klasa A. Trochę mocy by nam się przydało, nie? Tutaj dajmy sobie jakieś tam ulepszenia takie i chodźmy nim na wyścigi. Klasa S1 to już za dużo. Zróbmy tak i o, dajmy jeszcze koło zamachowe. Tutaj podejrzewam, że ciężko będzie, no hamulce to tam olejemy temat, ale może być ciężko z dyferencjałem i ze skrzynią biegów. Warto by było sobie tutaj coś pomajsterować przy tym, ale już mamy, kurde, start za 4 sekundy, nie mogę, nie zdążę wyjść, kurde, no to będziemy musieli sobie go jeszcze tutaj dokręcić trochę. No nie, dyferencjał jest teraz ten sportowy, to ciekawe jak na standardowym byłoby ustawienie, nie? No tutaj nic nie pozmieniam. Weźmy sobie jakieś malowanie i będę musiał jeszcze raz poszukać teamu, a w międzyczasie poczytam wasze komentarze. No właśnie, tutaj pisze gratis LPG, pisze, że ciekawe jak zrobią dźwięk, no właśnie tej Supry. A wiecie, jakie dźwięki są w Fordzie Horizon 4 tych samochodów i niektórych silników? No to ciekawe, jak Supra będzie brzmiała. Ponoć właśnie najlepiej Supra brzmiała w Fordzie Horizon 2. Ja ją ciągle mam zainstalowaną na Xboxie. Moglibyśmy sobie to przypomnieć. Pamiętam, że bardziej podobał mi się dźwięk Mercedesa C63 właśnie w Fordzie Horizon
Forza Horizon, czekaj. Forza Horizon 2 niż Forza Horizon 3, nie? No ale jakby mamy to, co mamy, nie? W czwórce też fajnie brzmi, ale ten w dwójce te dźwięki były jakieś takie bardziej wyraziste. A tutaj mamy taki dźwięk ziomeczka. Driftować to my nim raczej nie będziemy. Wow. Spróbujmy sobie ten docisk trochę zwiększyć na dupę. Mam nadzieję, że coś to da. Żeby mi tak tej dupy nie rzucało. No i dyferencjał sobie tutaj troszeczkę odkręcimy do 60%. I tyle. Resztę zostawimy w standardzie tak jak jest. Wolę trochę lepiej przyspieszać. Myślę, że jakoś uda mi się ten samochód opanować, nie? No i zobaczmy. Czytałem, że niektórzy tunerzy robili Suprę nawet na ponad 1000 koni mechanicznych, więc silnik to coś pięknego. Tak, ale są też silniki, które można rozkręcić nawet i na 5000 koni mechanicznych. Więc to nie, no mówię, ten samochód nie jest jakiś tam super wyjątkowy, tylko po prostu został tak wylansowany i jak ktoś tam nie grzebie za bardzo w motoryzacji, no to uważa, że Supra jest najlepsza na świecie. No ale to jest tak jak mówię, moje słowo przeciw tam komuś innemu, tak? Dobra, rozpoczynamy. Tutaj będziemy, wiemy jak to wygląda, nie? Czyli my walczymy gracze kontra boty na wyścigu multiplayerowym. Nie wiem jak to będzie wyglądało. Przed chwilą przesiadłem się z dość mocnego Mustanga w klasie SC1, ale ten Ford chyba też nie jest taki super wolny. Mamy tutaj dość szerokie kapcie z tyłu. Nie powinno być aż tak źle z trakcją, wydaje mi się. Teraz dołącza nas do wyścigu. Co my tu jeszcze mamy? Czy nowa Supra też się pojawi? No właśnie, kolejna osoba, która pyta o tą nową Suprę. Ja już się wypowiedziałem na jej temat. Więc tak. Ej, co? No to ciekawe. Chyba zły samochód wybrałem, nie wiem. Oby brzmiała tak jak w realu. No właśnie, ja się boję tego dźwięku. Podejrzewam, że może być ciężko. Ale zobaczymy. No dobra. Nie no, co ty, Lucek? No jest Supra to najlepszy samochód na świecie. Tak. Dawaj Tesla w Fordzie Horizon 3. No graliśmy w trójkę, więc tam Tesla jest. Właśnie też ciekawa opcja, czy Tesla pojawi się w czwórce, nie? Z tego co widziałem, to przesunęli datę premiery Fordzy Motorsport 8. Nie pojawi się, znaczy wszyscy spodziewali się, że pojawi się w 2019 roku, ale okazało się, że Fordza Motorsport nie pojawi się w tym roku. I możliwe, bardzo możliwe, że pojawi się w 2020 jako taka flagowa gra promująca nowe konsole. Co o tym myślicie? Ej, no przecież miałem samochód Forda GT40 w klasie A. Dlaczego nie mogę nim jeździć? Możliwe, że to jest jakaś inna wersja. Aha, tak, to jest chyba inna wersja tego Forda GT40. Ma jakieś takie dziwne haki z przodu. Okej. A my jedziemy sobie tym. I wygląda na to, że nikt nie ma tych samochodów, które były tutaj wymagane chyba, bo wszyscy mają tak samo pomalowane fury. Albo właśnie specjalnie, what the fuck, albo właśnie specjalnie musimy się tymi ścigać. Oh shit. Co to było? Ja pierniczę, mamy razem grać, ludzie! Dobra, to będzie chyba trudny wyścig. Teraz zobaczymy jak ta Ferrarka wygląda w środku. O ty kurde, co to jest? Tak, mamy tutaj taki no dość ciekawy ten dach. Nie, w ogóle fura jest bardzo niska. Przypomina mi troszeczkę Lolę. Kojarzycie Lolę? Lola się bardzo fajnie prowadzi. No nie wiem jak w przypadku tego Ferrari. No na pierwszy strzał jest całkiem spoko, tylko trochę duperkę rzuca. No, a tak wracając do tematu Tesli jeszcze i Fordzy Motorsport 8,
to w przypadku Motorsporta myślę, że to będzie taka gra flagowa na nowego Xbox. What the fuck? What the fuck? Co jest? Koleś! What the fuck? Gościu mnie spycha w tym samym teamie, o co biega? O co to było? LOL. Co za ludzie, ty. What? Nie ogarniam. Przecież my mamy razem z botami walczyć, żeby wygrać to, nie? Gościu się na mnie rzucił jak na parówki w Lidlu. Daj spokój. Dobra, no. Jeszcze jakoś dojadę, no i wyszedł. Nie wiem, czy to był ten w ogóle, bo jechałem na kamerze z kokpitu. Ja tu biedny na kierownicy się męczę. Sprzęgła, nie sprzęgła, zmiany biegów. Nie. Ale dobrze, dobrze, bo wszyscy mają chyba ten sam samochód, więc wydaje mi się, że mają problem z napędem na tył albo coś, nie wiem. Gaz. Oj, będzie ciężko to chyba wygrać. Boty, kurde, nas rozwalają tutaj na łopatki. Zostało trzech graczy. Nie wiem, czemu oni się tutaj tak spychali. Ja pierniczę, daj spokój. Naprawdę ciężko. Ej, no, jak gramy, może niektórzy nie są świadomi tak, że to się gra razem. Nie? Tylko myślę, że każdy na każdego, kurde. Daj spokój, koniec świata. No i myślę, że niestety, ale na Horizon 5 poczekamy trochę. Będą te nowe konsole i po tych nowych konsolach, na te nowe konsole pojawi się Motorsport na Xboxa, czy tam na PC-ta, na Windowsa. No, myślę, że nie będzie taki ciekawy jak Horizon, tak? Jakoś tak ta seria Motorsport nie jest mi aż tak bliska, bo jak pewnie niektórzy z was wiedzą, nie lubię wyścigów na torach, nie przepadam, po prostu są dla mnie nudne. Wolę zdecydowanie Horizona albo rajdówki. Rajdówki i symulatory są zajebiste, nie? No więc tak to wygląda, kurde. I w co do Tesli, to myślę, że mogą ją wprowadzić. No jest to taka dosyć rozpoznawalna marka. Może Microsoft ma jakieś zatarczki z Teslą, dlatego nie dodali jej tutaj, albo po prostu, nie wiem, może jakiś inny problem jest. W każdym razie, no na razie Tesli nie ma i taki byłem zaskoczony, że na premierę Forzy Horizon 4 tej Tesli tutaj nie było. Możliwe, że pojawi się później, przecież teraz będziemy mieli i ciężarówkę Tesle, no ciężarówki tutaj mamy, teraz w Horizonie, tak? Więc Tesla ciężarówka też mogłaby się pojawić. Mamy teraz Tesla Model X, Tesla Model S, mamy Tesla Model 3, która też jest no, samochodem dosyć dobrze przyspieszającym w tej najmocniejszej wersji, nie? Będziemy mieli Tesla Model Y, czyli Y, która jest też takim tańszym modelem Tesli, z tym, że to jest taki crossover, SUV, coś koło tego. Coś jak taka mniejsza Tesla Model X. No i jeszcze będziemy mieli Tesla Roadster, moi drodzy. Tesla Roadster, no, zdecydowanie powinna się pojawić, bo ponoć będzie to najszybszy samochód na świecie, a już na pewno najszybszy elektryczny samochód na świecie. Ciekawe, jak wypadnie właśnie obok Rimaka Concept 2, no nie? Którego mamy też tutaj w Fordzie Horizon. No i tak właśnie z takiego jeżdżenia z innymi graczami przeszedłem na tych mistrzostwach na single player. Kurde, wszyscy wyszli. Prawda jest taka, że te mistrzostwa jeszcze można wygrać. Zwłaszcza jak będę na następnych dwóch wyścigach na pierwszych miejscach. To myślę, że bez problemu. To zobaczcie, że te boty teraz, które są pode mną w klasyfikacji, one mają po 0 punktów, a ja mam 400. To nawet jak będę na trzeciej pozycji, to wygram ten wyścig, nie? Więc wystarczy się po prostu utrzymać. Dawaj, 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 Ferrari! Chciałem trochę tutaj nakręcić, ale pykło.
Tak, i powiem wam, że tak jeszcze do moich wrażeń w ogóle z jazdy na kierownicy w Fordzie Horizon 4 to dużo lepiej mi się teraz jeździ na kierce niż na początku. Wiadomo, trochę się też wprawiłem, ale też masę różnych ustawień tutaj próbowałem. Ustawienia samochodu też nie są bez znaczenia i trzeba odpowiednio sobie furę tam ustawić, ale jak mniej więcej ogarniesz tą jazdę na kierownicę, poustawiasz sobie force feedback, te wszystkie sprawy, to zdecydowanie jest lepiej, nie? Więc mi się teraz jeździ fantastycznie i nie wyobrażam sobie jeździć w tą grę teraz na padzie. Mimo że to jest dalej gra arcade'owa, tak? No to obsługa kierownicy jest po prostu świetna. I powiem wam, że grałem sobie teraz w tą trójeczkę, bo tak trochę o tym rozmawiamy dzisiaj. I tam niestety moja kierownica nie była obsługiwana. Znaczy kierownica była, ale na przykład shifter, nie? H-shifter nie był obsługiwany i hamulec ręczny. Po prostu gra nie widziała tych kontrolerów. Są tam różne sposoby, jak można różnymi programami to wyemulować, żeby to obsługiwało, ale nie chciało mi się w to bawić, szczerze mówiąc, i ustawiłem po prostu sobie na automat w tamtej grze zmianę biegów i tyle, i tak jeździłem superką, żeby wam ją zademonstrować, nie? Okej. No i patrzcie, ostatnie okrążenie. Jest całkiem fajnie. Nie wiem, czy pamiętacie w ogóle, jak ja na początku jeździłem na tej kierownicy. Jak mi to szło, zwłaszcza wyścigi, w ogóle cokolwiek, czy to drifty, czy wyścigi. Driftowanie dalej jest dla mnie wyzwaniem. I oczywiście ściganie także, no bo nie jeżdżę jakoś super, tak? Tylko po prostu sama obsługa kierownicy, no teraz idzie mi to znacznie lepiej, nie? Jest mi przyjemnie, po prostu. Na początku to zęby zjadałem dosłownie na tym. Zobaczcie, te boty uspokoiły się, nie? Jak jeżdżę już sobie sam, super, mogę wygrywać. Z innymi graczami byłoby trudniej, no bo widzieliście, co się tam działo, nie? No, jakieś dzieciaki wbiły, zaczęły się spychać. Kacper pisze, twój najpopularniejszy odcinek i to z Pilem P50. Tak, ogólnie Pil P50 wbił się na pierwsze miejsce najpopularniejszych odcinków z Forzy Horizon i w ogóle z jakichkolwiek odcinków u mnie na kanale. Ja mam prawie 4000 filmów na kanale, z czego Pil P50 ma 700 tysięcy wyświetleń aktualnie, jak patrzyłem. A nie ma drugiego takiego popularnego filmu jak ten, więc bardzo wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że się na nim też dobrze bawiliście. No, ja byłem mega zaskoczony, jak pierwszy raz odpaliłem tą furkę. Ona była do znalezienia w barakach. W barakach Obamach. Nie no, była w baraku po prostu i jak ją już sobie odblokowałem i stunigowałem, to byłem mega zszokowany, nie? No ale tak, odcinek myślę, że ma spore szanse do tego, aby wbić na milion. Dlatego, że do tej pory codziennie przybywa mu parę tysięcy wyświetleń. Także YouTube go cały czas gdzieś tam poleca, zresztą miniaturka już jest chyba dosyć dobrze rozpoznawalna, nie? Trochę tutaj driftujemy. Czyli co, interesuje nas minimalnie trzecia pozycja, ale oczywiście interesuje nas pierwsza, nie? Więc będę musiał się tutaj troszeczkę postarać na Kolosusie. Jest deszczowo, pada deszcz, jest ślisko i niestety, ale jest trudno. W ogóle, zobaczcie, nie ma tutaj innych graczy. A boty dalej się jakoś tak dziwnie odbijają. O nie, a ja nie mogę tu powtarzać wyścigu. Shit! O, ale przerąbałem teraz. Patrzcie, ja zapomniałem, że nie mogę tu powtarzać wyścigu. I ja jestem tak jakby na multiku z tymi botami sam, nie? O, a on mnie tam dziwnie tak zepchał, zlagował się i mi przód poleciał w inną stronę. Jak się gra na kierownicy, to ciężko trochę coś z tym zrobić. Patrzcie, i pochwaliłem kierownicę i granie na kierownicy. Poprzedni wyścig wygrałem. A teraz co będzie? Nie no, ten wyścig jest... Ten wyścig jest duży, długi. Więc teoretycznie mam jeszcze jakieś tam szanse, no nie wiem. Może być ciężko ich dogonić. Oni już jak się tam trzymają w tym peletonie z przodu, to już się tam trzymają i tam zostają.
są już w takiej odległości, że ciężko będzie coś z tym zrobić, moim zdaniem. No ale jadę do końca, walczę do końca, zobaczymy co z tego będzie. Na pewno sobie przetestujemy tego Koenigsegga. No a Porsche chciałbym zdobyć, bo jest ciekawa. Dobra. Oni też tutaj są takie zakręty, na których oni dosyć mocno zwalniają. Więc może to będzie szansa dla mnie, aby ich podgonić. Zobaczymy. Dobra. Nie mogę teraz popełnić żadnego błędu. Wow, i właśnie kolejny błąd, zajebiście. Zablokowały mi się koła. Poleciał wóz do przodu, cholera. Dużo osób mówiło, że w przyszłym roku będzie premiera Forzy Horizon 5, ale patrząc na to, w jaki sposób twórcy jakby słuchają społeczności i ile rzeczy mają jeszcze w planach pododawać, mam nadzieję, że pojawi się jakieś DLC mapowe do gry, chociaż zapowiedziane już wszystkie zostały dodane, czyli dwa, LEGO oraz Fortune Island, więc no nie wiem jak to będzie. Zobaczymy, nie? Mam nadzieję, że jednak będą coś tam rozbudowywać tą Forza Horizon 4, bo poza dźwiękami to jest naprawdę perfekcyjna gra, strasznie ją lubię. I chyba też, tak? No skoro ją gracie i została chyba okrzyknięta najlepszą arcade'ową grą, jaką można obecnie zagrać, moim zdaniem jak najbardziej. Dobra. Troszeczkę musiałem pokontrolować. Mogłem zredukować prędkość. Ale i tak mogli dać dużo gorszy samochód do tego rentala, bo są w Forzie Horizon auta, które zdecydowanie gorzej się prowadzą od tej Ferrari. I są to też właśnie takie starsze autka, tak? Ale ten jest jakiś taki ulepszony aerodynamicznie, więc nawet jakoś tak, jako tako da się go opanować. Wow, mam nawet piątkę! O, to jestem zaskoczony. Super. Mogłem zdecydowanie szybciej wziąć ten zakręt, nie? 71% wyścigu, oj, może być ciężko. Czy czekam na Forzę Motorsport 8, a wy? Ja nie bardzo. Mam nadzieję, że faktycznie coś ciekawego wprowadzą w tej grze. I ponieważ mam teraz kierownicę, no to sobie ją tam przetestuję, tak? Tylko czy coś tam ciekawego dla mnie będzie, skoro lubię otwarty świat i więcej swobody niż dają nam tory? No właśnie, to jest takie dla mnie zagadkowe, co to tam będziemy mieli do czynienia. Ale no, kurde, miałem nadzieję, że uda się te mistrzostwa zrobić. Potraktowali mnie źle na tych mistrzostwach. No, co mam zrobić? Tam na początku mnie, w drugim wyścigu mnie jakiś gracz, który chyba był botem, rozwalił. No bo jak można inaczej nazwać takie zachowanie, tak? Jak się specjalnie kogoś wpierniczasz, bo już wiesz, że na 100% przegramy, to nie, to zrobię mu na złość, nie? Zrobię mu na złość i elo. I będę fajny. Dobra, 86, no ciężko będzie ich podgonić. A tutaj z kolei na tym wyścigu, no to bot mnie jakoś zlagował się przede mną i mnie wywaliło. A ja głupi wziąłem, zresetowałem pozycję. No i niestety to jest jakby traktowany przez grę wyścig multiplayer, więc tutaj nie ma takiego cofania, że wszyscy się cofają, tylko my się cofamy, a tamte boty pojechały do przodu i straciłem zdecydowanie za dużo czasu, żeby móc to odzyskać z moimi umiejętnościami. Cholera. No niestety ostatnia pozycja to nic dobrego dla kogokolwiek, prawda? I cyk. Przykro mi, nie udało się zwyciężyć, ale miałem spore szanse, bo wyszli wszyscy gracze, więc jakbym miał chociaż trzecią pozycję
udałoby mi się wygrać. Może będzie jeszcze czwarty wyścig. No niestety nie, kurde. Ciężko, czasami się trafi na takich gamoni w tych wyścigach, że jak spychają cię na hama, mimo że nie wiedzą albo nie zdają sobie sprawy, że jesteśmy razem w teamie, nie wiem. Straszne to jest. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że piszecie wszystkie komentarze na temat gry, na temat waszych spostrzeżeń. Nawet dziękuję tym osobom, które piszą takie komentarze odnośnie, że Supra najlepsza, Lambo rozwala, wszystkie samochody rozwala, tylko Supra. Bo zawsze jest ciekawiej, jeśli ktoś ma jakieś tam oddzielne swoje zdanie, nawet jeśli przedstawię je w taki radykalny sposób. Zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dziękuję wam, że byliście na tym. Trzymajcie się, na razie. Hejka!